Cześć, czołem, kochani. Witam was w kolejnym odcinku ze Skyrimka. Słuchajcie, na jaskinie noża, który zaginął, zbadaliśmy. I była to naprawdę fajna przygoda, jedna chyba z lepszych, jakie miałem tutaj przyjemność odbywać. I nawet niezbyt dużo razy zginąłem, więc jest tutaj nie lada postęp. No, próbuję się udać w końcu do tych siwobrodych. Chyba w końcu trafiłem na dobrą ścieżkę, natomiast wiecie, jak to tutaj jest. Tak ci się wydaje, a potem lądujesz z jakimś potworem w tyłku, więc... Mike, dużo... Nie próbuj zasłon. Niektórzy lubią zabierać przyjaciół na poszukiwanie przygód. Mike jest zmęczony. Idź przeszkadzać komuś. No to faktycznie, pogadaliśmy. Idziemy dalej, słuchajcie, mamy fajny łuk, 19 obrażeń. Naprawdę przyzwoity. Przydałby mi się ten łuk, wiecie kiedy? Wtedy, kiedy ten fort dziabowałem, bo tam było bardzo wielu magów. Przepraszam, idziemy dalej. Chyba idziemy dobrze. O kurczaki. Wilcza skóra. Dobra, ale chociaż ten. Chociaż żyje. Gdzie mam iść teraz? Tu idę tutaj. Mam tutaj w drugą stronę iść, więc chyba wydaje mi się, że. Ale tam coś może być. Podejdźmy kawałek. Nie, to do. Ale poczekajcie. Tutaj nic nie ma w tym zakamarku. Oczywiście, że nie. Dobra, wracamy. Chodźmy w drugą stronę. To gdzieś tam powinno być. Ja nie wiem, gdzie ja idę, ale gdzieś pewno są jakieś strażnicy na górze. Więc trzeba tego się trzymać. Może dojdziemy trochę bliżej. Dojdziemy mniej więcej w dobrą stronę, więc jest to pozytyw. Tak, nie wiem, czy to jest jakaś ścieżka, tak po prostu sobie idę, wiecie. No nie, tu nie ma drogi, trzeba tam się cofnąć. Tą ścieżką. To jakby nie po drodze. Ale to chyba czegoś może trzeba obejść. No nie wiem, nie wiem, musimy iść. Pójdźmy biegiem, bo szkoda czasu. No nie trafiłem, ale ze mnie łajza. Kto mnie nauczył celować? A idź pan. Biegniemy. Nie bój się blisko, nawet z tej odległości nie trafię, więc... Więc spoko. Dziwne, że aż tyle minęło czasu, a tu nie ma żadnych przeciwników. Nie poznaję Skyrimka. Pobiegniemy, będzie po prostu szybciej.
rzut okiem na mapę. No idziemy w dobrą stronę, to tu trzeba przyznać. Tutaj coś było, ale ktoś to napadł i zrabował. Jesteśmy na dół, pójdźmy drogą. Tam wód stoi, ale to jest dobry czy zły? Nie wiem. Pokażcie mapę. Nic tu nie ma. Przejdźmy na drugą stronę. To było jakieś leże jakiegoś stwora. Z młotem szkielet. Potwór? Patrzcie, to jest zwłoki, liścik. Czaszka trola. Tutaj było coś strasznego. Ale to ja go nie widzę. Podejrzewam, że tamten typ będzie miał jakiś dla mnie zadanie. Chodźmy do niego w takim razie. Dzień dobry! Witaj, bracie. Na o! Przasku, handel jakiś. Najsłodsze księżycowe cukier. Zobaczmy. A, mamy tu wtykę, co? A przecież nie pozwolę, by wtyka poleciała od razu do strażnika. Nie jestem wtyką. Prawda? Ej, ja nie chciałem. Dobrze, że nie zabiłem, nie? Przyjacielu Andojaninie. Argonianinie, przepraszam. Rozejrzyj się. Jak zawsze tak się z kimś polejesz, to zawsze możesz pogadać, nie? Co tu się dzieje? Księżycowy cukier. Dobra, słuchajcie, co ja ci mogę sprzedać? Składniki. Ciekawego. No ale fajnie, że tu jesteś. Do następnego razu. Będę miał miejsce, w którym mogę coś sprzedawać, nie? Gdzie mamy teraz iść? Powiedzcie mi. Nie, w złą stronę idę. Trzeba się cofnąć. Sprincikiem, sprincikiem.
Tam jest chyba wejście do tej... do tych siwobrodych. Na pewno jest jakiś potworek, kurde, tylko się nie pokazuje na mapie. Bo nie było. Jest nie pozostaje nam nic innego jak biec dalej. Dobrze, że nie ma smoka. Ale chyba dobrze idziemy w końcu. Dzień dobry. Farmer. A, zatem podróż. Siwobrodzi to dziwna sprawa. Podobno całe życie przeżywają bez wypowiadania nawet jednego słowa. Wyobrażasz to sobie? No tak jakoś. Szkoda, że nie mogę z tobą iść. Pogadajmy, trzeba pogadać z nimi, poznać ich tajemnice, złapać misję. Dzień dobry! Ty pewnie też. Mieszkanie pod ich klasztorem jest przerażające. Mogłabym przysiąc, że czasami słyszę dobiegające stamtąd dziwne dźwięki. Brzmią jak gromy, ale nigdy nie pada deszcz. Co o tym sądzisz? Jasne. Pielgrzymka czy nie? Mieszkanie pod ich klasztorem jest przerażające. Nic ciekawego. Czy są tutaj jeszcze jakieś postaci? Strażnicy pewno, tak? Chodzą pogłoski, że na nowo formują obrońców świtu. Łowców, wampirów, czy coś takiego. Starej twierdzy nie ma do tego. Rozważam przyłączenie się. No właśnie, to jest w dodatku. Ja nie chcę wampirem być. Gospoda Wladimir. Trochę po wampirzemu, nie? Dzień dobry! Nie wy... Hmm? Klimek dostarcza im co kilka tygodni zapasy żywności, o ile pogoda na to pozwala. Cześć, Klimek! Nie, to nie jest Klimek. Na twoim miejscu trzymałbym się z dala od Kurhanu we wschod... Spójrz na to! Ludzie Jarla zostawili tu ten list gończy. Dobra, nowe misje się same szykują. Jest nawiedzony i lepiej się tam nie zbliżać. Słuchaj, na własne oczy widziałem jednego z duchów. Przysięgam, że gdy na mnie spojrzał, poczułem jak pali moją duszę. No to gruba akcja. Na szczęście chyba trzymają się blisko Kurhanu. Myślę, że go strzegą. Oczywiście nie pomaga mi to w interesach. Bo kto wynajmnie pokój w pobliżu nawiedzonego Kurhanu? Ja mogę. Jeśli uważasz, że możesz coś zrobić, to proszę bardzo. Jakiś rok albo dwa lata temu zjawił się tu człowiek o imieniu Windelius. Twierdził, że jest poszukiwaczem skarbów. Nigdy więcej go nie widzieliśmy. Nie interesują mnie czarodzieje. Do niczego się nie nadają. Siedzą sobie w zimowej twierdzy. I jak dla mnie, tak może zostać. Wiecie co? Nie podoba mi się nawet to, że nasz jarl ma nadwornego czarodzieja. Napoje dla spragnionych. Wiecie co? Zróbmy tak. Pożywienie. Sprzedam ci wszystko, co mam. Ja tego nie potrzebuję. I powiem wam, że... Jeśli wybierasz się do klasztoru, uważaj. Na dół droga daleka. Powiem wam, że zaciekawiła mnie ta kuchenowa akcja i chyba tam pójdziemy. Zobaczmy, co tu jeszcze jest. Aha. Wiecie co?
zróbmy to. Ja sobie zrobię tylko szybki zapis. Bo teraz mam drogę. To jeszcze zdążę. Obrońcy świtu zaginiony w akcji. Różne. To było to, tak? Zbadaj. Chyba tak. Pokaż mapkę, daleko to jest. To weź, mega blisko. Chodźmy tam. Wiecie, bo to jest kurde bliziutko. Czy to starożytne ruiny? Śmigamy do środka. A zawsze miło powalczyć z duchami. Jakaś odmiana. Ciekawe, czy orkowe ostrze ich unieszkodliwi. Bo jak nie, to będzie mały problem. Nie ma tego karać zmarłych. Ja znam te. Nie? Opuść to miejsce. Twoja stara. Opuść to miejsce. Odejdź. Nie. Było blisko, ale mnie nie przekonałeś. To jest podejrzane. Na szczęście znowu biorę jakieś iluzje wzrasta. Super. Cokolwiek to znaczy. To coś się otwiera i trochę się tego obawiam. Czego ci potrzeba? Nie, ja chcę tutaj, żebyś tutaj otworzyć się. Nie da rady. Przykro mi. No jak nie da rady? Odsuń się po prostu. Nie da rady. Przykro mi. Lidia, weź się, ogarnij. Nie da rady. Przykro mi. Aha, da się otworzyło. Genialnie.
Najpierw to otworzymy. Chciałem znaleźć, czy tam jest jakaś pułapka. O, prawie! Szczerze, nie ma jak grzebać w ugnach. Trzeba napadać po prostu, nie? I już tak, ten koniec tego przyjemności? Myszy były jedyny pokój oczywiście, ale... Przeszukamy jeszcze ugnę. Tam był jeszcze jeden pokoik, prawda? Do zebrania. W sumie tak, wiecie, no... Powiem tak, no... Szału nie było. Ale z drugiej strony... To jeszcze coś jest. O kurczaki. Widzę, że to jeszcze nie koniec przyjemności. Aha. To gdzieś on był. Pewno. I go nie wziąłem. Gratulacje. Wracamy. Tego nie miałeś przypadkiem? Nie. Ej! Kaj to jest? Gdzie jest ten jakiś tam klucz? Czemu ja go nie dostałem? Bo w jakimś innym miejscu był. Ahem. W ognie go nie było. Żebeniowe karwasze. Narzędzie do balsamowania. Czaszka, buty. Ej. Wróćmy tam. Czy czegoś nie wziąłem skądś? Poczekajcie, wiecie co? Bo jestem teraz zdegustowany. Tak, coś było do zbadania? Nie, są tylko drzwi. Potrzebny jest kto? Szafirowy pazur. Jakiejś misji nie wykonałem. Czegoś nie wziąłem.
Nie będę chyba już tego dzisiaj robił, wiecie? Szafirowy pazur. Ja sobie to wygooglam sobie, gdzie go znaleźć. I podejrzewam, że w tym miejscu spotkamy się w kolejnym odcinku. A teraz trzymajcie ciepło i do zobaczenia. Hej! Dobra, moi drodzy, wujek Google zawsze nam pomaga. W związku z tym już wiem, że muszę oddać ten dziennik i dostanę to, co dostać powinienem. Gdzie ja wszedłem za wysoko? Kiciot. A, tu jest wyjście. Ślepy nie widzę drzwi. Wróćmy do Skyrim. Oddajmy kumpelkowi to, co my... I wtedy wrócimy na dół. I jak to zrobimy, to skończymy odcineczek. Żeby już tak dokończyć ten wątek. Czekajcie, tylko zróbmy tak. Bo mamy J. Oddaj pewno, to się napisane jest. O, dobra. Bo chyba w gospodzie, tak? Nie, to nie to. To tutaj. Wiecie, wrócimy tam. Odbierzemy, co mieliśmy odebrać. Potrzebujesz pokoju? Siwobrodzi są samotni. Czasami przechodzi tędy pielgrzym. Pokaż mi to. Nie to wie. To był ty. Przynajmniej mogę ci coś dać za zajęcie się nim. Jeśli nie przyjmiesz tego jako zapłaty, uznaj to za podarunek. Dzięki, Tysu. A my wracamy, słuchajcie, tam. Otworzymy to ustrojstwo i będzie, zabijemy tego pewnego jakiegoś mistrza. Albo kogoś tam, nie wiem kogo, ale jestem zafascynowany. To na pewno będzie jakiś ciężki mobik do pokonania. A my lubimy wyzwania czasem. Chodź, Livia, pomożesz mi, bo się nie dam sobie rady. Tak, tutaj idziemy. Idziesz, przyjaciółko? Chodź. Otwieramy tą dźwignię. I chyba tą. Nie. O, tą. Teraz tam. Przebiegłem? To daleko. Ho, ho. No bo teraz musimy zobaczyć ten klucz. To nie, może w różnych. Jak się przybliżało, opuść, użyj. Ach, no teraz nie widzę. No dobra, to jest to? Tak. Kiedyś mówił tutaj jeden z was, jak to się otwiera, jak to się przybliża, a teraz kurde nie widzę. Może tak zobaczymy. Tak, chyba inny dole ten. Dobra, czekajcie. Na górze będzie ptasz. Tak, albo odwrotnie. Na górze był ptak. O, udało się. Lekko wydygany. Ale idziemy dalej.
Jeszcze na książka, weźmy te książki. Potem się to powyrzuca, lniane szaty, hełm też weźmy, kurde, bo nie wiem, co nas tam tu jeszcze trafi. Są same lniane szaty, tak? I przeszkadzę sobie zapis, bo lekko jestem wydygany. Idziemy. Tylko mnie to tutaj przyprawia o drżące nóżki. Następny. Co? Tylko tyle? Tak trochę słabo. Wychodzili z tych zakamarków. Na pewno to otworzy. Tutaj coś jest? Nie wiem, to jestem, słuchajcie, zawiedziony tą lokacją. Tutaj wchodziłem. Szczerze. Szukali nas. Żeby nie było wszystko. Nie, to chyba to trochę dłużej zajmie niż myślałem. Będzie dosyć długi odcinek, bo ja to połączę w jeden. Stara jakaś dźwignia? Aha, bo jestem za ciężki. Ekstra, w tym momencie. Broń, słuchajcie, co mogę wyrzucić?
Gdzie jestem? Znowu coś powyrzucać. Boże, jestem za ciężki. Tutaj nic nie ma więcej. Ja tylko mogłem wyjść i teraz tędy wszedłem, tędy mogę wyjść, ok. Tu byłem. Nie, tu byłem, tam przez drugie strony iść. Hello! Lidia, to jest twoja wina. Zapatrzyłem się na ciebie. Oho. Przyjaciel. Znowu za ciężki, nie wziąłem ten miecz, co tu się dzieje? Oho, widzę, że tu jakiś pajączek będzie. Ametyst. Wiecie, to widać. To po prostu widać. I czuć. Po ścianie było widać, że tam coś jest. Kaj. O kurde. Chciałem ci pomóc, przyjaciółka, a ty co już poradziłaś. Przepraszam. Nie przewidziałem, że coś jeszcze może być tutaj. No widzicie, co tu jest? To jest albo zimna, albo kurka wodna od pająka. Dwojga złego wolałbym tamto. Wchodzimy. Oho. A! Dawajcie to. Nie mogę się wtrafić, słuchajcie. Otwieranie zamków mi wskoczyło, a nie otworzyłem. Zajebiście, zajebiście, wygrali 100%. To było jakoś tak, że może mniej. Teraz to nie wiem. Bez kitu. Really? No przecież to otworzyłem już prawie.
dwa razy. To było jakoś tu. Co mam za zapis opisać znowu? Nie. No bo ja nie wierzę w to po prostu. Co tu się dzieje? Oj, słuchajcie, zmarnowałem miliard wytrychów, ale... Ale udało się, bez kitu to było żenujące. W końcu trzeba było w drugą stronę. Nie D, a jakoś tam weszło. Pojawiłem się w jeszcze innym miejscu. Jestem zwyczajowo przerażony. Potem miał być łatwy, krótki i przyjemny odcinek. Siedziałem jakieś niestworzone rzeczy. Gdzie tu iść teraz? Trzeba iść na górę. Aha, ale nie widziałem, jak mam to ustawić. Bo się zająłem zabijaniem potwora. To się pokazały znaki. Chodź, Lidzia, tutaj. Teraz jak wejdę, coś się stanie. Delfin. Ptak. Delfin. Ptak. I delfin. Huhu, idziemy. Co tu mamy? Topór wojenny. Oczywiście nie będę mógł teraz nic robić, więc trzeba znowu jakąś broń wyrzucić bez kitu. Za mało. Idziemy dalej. O. Strzał w oko zawsze na propsie. Jest Lidzia, aha. Rozumiem, uszkodziło cię. Krasnoludzki.
Słuchajcie, no oczywiście mamy taki łuk, to nie ma co w ogóle ten. Jest bardzo duże obrażenia. Poczekajcie. Ulubione, trzeba z ulubionych. On ma tylko patrzę na 23. No są z ulubionych. Chodź Lidzio, udajemy, że się nie lubimy. Tylko zapiszmy sobie. Wszyscy? Nie, następni wychodzą. Tam jeszcze. Taka strzała pójdzie? Ale magia! Czy to wszyscy? Ty, a czemu cię tu nie wpuściło? Ja cię potrzebuję tak trochę. No, jestem przeciążony. Jezus Maria. Tego używam, więc nie mogę go wziąć. Olkowy sztylet. No fajny ten sztylet, ale... Do doświadczenia poszło masa, nie? Nie, ten krasnoludzki ten to jest naprawdę kozak. Suweren. Tam ktoś też chyba wyszedł, oczywiście, a drzwi się otworzyły, to taki pozytyw. Suweren.
złoto strzała w środku, nic nie ma. Przejdźmy z drugiej strony. Te, ale to była, przepraszam, wy ludzie, kochani widzowie, to była egzekucja, co? Musicie przyznać, jak faktycznie łuk w tej grze to jest Doc Suveren. Lasał kilka strzał i mu przeszło bycie suwerenem. Zróbmy szybki zapis. Miecz absorpcji wchłania zdrowie. Trzeba to zabrać wszystko. Tylko co możemy teraz wyrzucić? Ja mam tyle tych tutaj rzeczy, że to się w głowie nie mieści. Futrzana zbroja, to musiałem przypadkiem wziąć. To też. Jeszcze kilka. A, pożywienie. Różne. Rzućmy te zniszczone książki. Co tu mamy? Spokojnie, jest trochę, jest cenne, ale nie chcę mi wszystkich rzeczy dźwigać. Niektóre uzdrowienia to jeszcze zrozumiem, żeby to nosić. Gdzie tu zostawiłem jakieś tarcze, buławę, o! No dobra, nie ma co tego brać, idziemy dalej. Tu będzie też jakiś, kurde, boss, jak nic. I co teraz? Poznałem słowo mocy. I tak już? Koniec? To jest podejrzane. Chyba koniec, tam już nie było żadnych mobów. Jeszcze? Boże. Gdzie jestem? A, tutaj byłem. Czyli skończyliśmy to. Boże, to było naprawdę ciężkie. Chodźmy już stąd, bo to cieniowisko naprawdę może doprowadzić człowieka do szewskiej pasji. Jestem już w tych siwobrodych. Więc cieszę się niezmiernie. Będziemy mogli odcinek zakończyć. To chyba z godziny będzie trwało to wszystko, słuchajcie, ale z drugiej strony myślę, tyle zakamarków, tyle dziwnych rzeczy, że może było i warto, słuchajcie, cieniowisko. Naprawdę spoko lokacja. Mamy fotkę na miniaturkę. Tylko siebie oczywiście zlikwiduję, bo jestem tu niepotrzebny. Dziękuję wam pięknie, moi drodzy, za oglądanie. I mam nadzieję, że zobaczymy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się ciepło. Piąteczka, hej!